Szczęść Boże, coś wam powiem. Stojąc nad grobami naszych bliskich, wydaje nam się, że my żyjemy, a oni umarli. Jest zupełnie inaczej, gdyż oni już widzą wszystko prawdziwie, a my się łudzimy, że znamy prawdę. Oni żyją, a my jesteśmy umarli. Nawet przed chwilą czytana Ewangelia nie jest przez nas zrealizowana w najmniejszym procencie. Ponieważ świat jest gotów ukrzyżować tych, którzy próbują żyć zgodnie z tymi zasadami. Chrystus wygłosił owo kazanie na górze, a cena, jaką zapłacił, była Kalwaria. Według arcybiskupa Fultona Sheena przeżywa tylko mierność. I każdy, kto nazywa rzeczy po imieniu, dla którego czarne jest czarne, a białe jest białe, skazywany jest za nietolerancję. Wygrywa ten, kto w swych poglądach jest szary. A szary to nijaki, bez wyrazu, bez własnego zdania. Błogosławieństwa to nie są ideały, ale twarde fakty, których nie można oddzielać od krzyża na Golgocie. Tego nauczał Chrystus, który wskazywał na krzyż i do niego prowadził swych uczniów. Nas także chce prowadzić, lecz my zapieramy się rękoma i nogami. Błogosławieni ubodzy w duchu nie znajduje racji bytu w świecie, gdzie rządzi ekonomia i własny zysk. A Chrystus nie miał nawet gdzie głowy złożyć. Umarł jak złoczyńca, został złożony w cudzym grobie, bo nie miał swojej własności. Chrześcijaństwo dziś stało się religią miękką, bo trudniej jest kochać nieprzyjaciół niż ich nienawidzić. A my właśnie idziemy za tym, co łatwe. Większą wartość miał zbrodniarz Barabasz niż żywa miłość. Każdy, kto mówi o grzechu, uznawany za człowieka zakompleksionego, bo przecież to przejaw patologii. Grzechu nie ma, bo ich nie chcemy widzieć. Błogosławieni czystego serca? Przecież czystość dzisiaj to jakieś wynaturzenie. Małżeństwo to nuda i człowiek może rozwiązać to, co Bóg związał. Nie mówiąc już o miłosierdziu, które dziś stoi w opozycji do myślenia wyłącznie o sobie. Wszystko, co sprzeciwia się mojej woli, nie ma prawa istnieć. Ewangelia mówi o błogosławionych, którzy wprowadzają pokój. My toczymy wojnę z Bogiem. Uczynili to z Jezusem, którego zabili na krzyżu, a później postawili straż przy grobie, żeby nie wyszedł i nie zwyciężył. No wszystko na marne. Bo nie da się walczyć z Bogiem i zniszczyć Go. Można tylko zabić Jego obecność w naszym sercu. Można zabić ją w innych ludziach. Lecz jeśli Jego nie będzie w naszym życiu, to jak żyć, by być błogosławionym i szczęśliwym? Stajemy przy grobach naszych bliskich z zapamiętanym hasłem z wyznania wiary: wierzę w święte obcowanie. Wmawiam te słowa, lecz czy faktycznie wierzę? Może tylko wyciszę dziś swoje sumienie, bo za mało kochałem i za mało słuchałem tego, co Bóg chce mi powiedzieć przez innych ludzi i swoje słowo? Życie według ośmiu błogosławieństw często wymaga przekraczania siebie, zejścia z kanapy, aby zrobić Boży raban. Słuchając ponownie fragmentu Ewangelii, zastanów się, do jakich czynów i postaw w tym aspekcie zaprasza Cię Bóg. Może staje na naszej drodze ucieczki, by nas zawrócić i nie pozwolić, byśmy schowali się w byle jakości. Przecież te osiem błogosławieństw jest wezwaniem Chrystusa, byśmy szli drogą, która ma nas przygotowywać do świętości. Wzywa nas, byśmy byli świadomi swojej niedoskonałości i chcieli się zmieniać. Mamy reagować na zło, by mój bliźni nie oddalił się od Boga. Czyniąc dobro, nie mamy robić tego dla rozgłosu. Nie możemy godzić się na kłamstwo i jakiekolwiek okrucieństwo. Nie możemy zamykać się na potrzebujących naszego wsparcia. Dalej mamy dbać o czystość naszych intencji i zachowań, korzystając z sakramentu pojednania. Brzydzić się sporami i dążyć do pojednania. Budować na prawdzie. Najważniejsze, nie wstydzić się wiary, nawet gdy jest to niewygodne. Wtedy doświadczymy wielkiej nagrody w niebie. Kto więc dziś jest w lepszym położeniu? Nasi bliscy, którzy stoją przed jedyną prawdą, czy my, którzy jeszcze tak mało wiemy o prawdziwym życiu? Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.